Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu krakowskiego klubu stołkowego i witam naszych gości. Ksiądz Roman Sikoń, witamy. I Michał Król. Michał Król siedzi przy komputerze. Przepraszamy za opóźnienia. W krakowskim klubie wtorkowym to standard. Zawsze się nam coś zepsuje, coś się później naprawi, także zapraszamy Państwa na film, a później będziemy oczywiście rozmawiać z naszymi gośćmi. Dziękuję. Myśmy się dowiedzieli dosyć późno, jak byśmy w tych górach. Jest specjalna broń. Myśmy dosyć późno, jak się wojna skończyła. Po skończeniu, jeszcze jakiś czas, może tydzień czy dwa dopiero, wiedzieliśmy o tej bombie. Inni ludzie to wiedzieli, ale to wszystko cicho się działo. Nie mówili o tym. A my żyliśmy jeszcze, można powiedzieć, pod opieką policjanta, chociaż już była wolność w każdym razie. Z wiadomości powoli my się dowiedzieli. A to nie myślimy, że to jest bomba atomowa albo coś takiego. Jakaś specjalna broń. Myśmy to dowiedzieli. A potem dowiedzieliśmy się, że to była właśnie atomowa bomba. My zostali skazani na śmierć. Napisałem w książce. Na samym końcu. Myśmy dowiedzieli, że wojsko, bo to japońskie wojsko było, nie? Oni ogłosili, że dali rozkaz wszystkim. W chwili, gdy Amerykanie wylądują w jakimkolwiek miejscu, wszyscy tu krajowcy muszą skończyć żyć. To była śmierć dla nas. Samuraj Chrystusa. W krakowskim seminarium salezjańskim miała miejsce wizytacja księdza Wacława Klementa, kapłana odpowiedzialnego za misję w zgromadzeniu salezjańskim. Podczas spotkania podzieliłem się z nim swoim małym marzeniem, aby pojechać do Japonii i nakręcić film o księdzu Michale Moskwie.
Ksiądz Wacław był zachwycony pomysłem i zaoferował swoją pomoc, obiecując porozmawiać z kim trzeba. Przygotowania do wyprawy zaczęły się pełną parą. Czy można być wiernym do końca życia? Szukając odpowiedzi, starałem się rozmawiać ze współbraćmi, pytać o doświadczenie ich życia. Wtedy to przypomniałem sobie o księdzu Michale. Przecież on od 75 lat jest salezjaninem. Pracę poza ojczyzną zaczął w 1937 roku. Ślubuję na zawsze. Ślubuję na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości. Według drogi ewangelicznej wytyczonej w konstytucji salezjańskiej. Twoja łaska, Ojcze, w stawiennicy po Najświętszej Maryi Wspomożycielki, świętego Józefa, świętego Franciszka Salezego, świętego Jana Bosko oraz moi bracia salezjanie, niech mi codziennie towarzyszą i pomagają w dokonaniu wierności. Wylot 3 września 2012 roku, czyli dzień po tym, jak będę składał śluby wieczyste. Jednak w moim sercu wciąż pojawiają się pytania. Czy będę dobrym salezjaninem? Czy będę wierny? Żeby na misję można jechać. To o to się modliłem zawsze. Nie, o innym nie opowiadałem o tym, ale to osobiście to. A potem tak się udało, wybrali 6, więc tak, 2 pojedzie do Palestyny. 2 pojedzie do Peru i 2 pojedzie do Japonii. I nas tak wyznaczyli przełożeni. Pisarski pojedzie ze mną. A on wtedy był w szpitalu. Pod koniec roku nowicjatu. Nie wiedziałem, kto to jest. Cieszyłem się ze wszystkiego. Tam już salezjanie są, to jedziemy do salezjanów. Dla mamusi to było przykre. To jedyna, co się rozpłakała. A tak to siostry przyjechała na pożegnanie i wszystko. 37. A, wspaniała podróż była na okręcie. Cały miesiąc na okręcie. 22 listopada my przyjechali do... Ładny okręt niemiecki. Pół wojskowy. Na rożach miał z armaty zakryte, a on to było do przewożenia wojska. Jak się nazywał ten okręt? Gneisenau. Potem został zatopiony. To jest miła gra. To? Dużo ćwiczenia trzeba i to trzeba, nie wystarczy tylko ręka i noga, ale trzeba głowę do tego. Ksiądz Michał wygląda nieco starzej niż na zdjęciu. Tym bardziej,
że jest bardzo zgarbiony i z trudem mogę dostrzec jego twarz. Podchodzę do niego, a on z uśmiechem podaje mi dłoń, mówiąc: witam w Japonii. Wymieniamy kilka zdań i od razu urzeka mnie jego prostota i poczucie humoru. Po tygodniu zaczęła się nauka. I pierwsze pozdrowienia po japońsku. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, oyasumi nasai. To niegdyśmy się nauczyli i tak się zaczęło. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłuj się dla nas i całego świata. Widzieliśmy wtedy o Japonii, że nie ma złodziei i że wszyscy są grzeczni, a potem zegarki sprzedają na kila. Nie pojedynczo, mówi. Kilo zegarków, które kosztuje. Wtedyśmy wiedzieli o Japonii. Chciałem kupić jakiś słownik japoński, w Polsce nie było. Niemiecki był, ale to nie można było kupić gdzie. Więc przyjechaliśmy bez kreski języka japońskiego, bez niczego. Tu dopiero potem. Na Ukraińcy dali nam na przyjęcie w Kairze, zdaje się, na Morze Czerwonym. Podaruneczki, pocztówki i ten. Wachlarz japoński. Na tym wachlarzu były jakieś kreseczki pisane, czy to pismo jest, czy to tylko takie te kreseczki malowane, a było pismo. Kto to wiedział, co to jest. Tak się zaczęło. A potem szkoła podstawowa, zaczęliśmy od pierwszej klasy podstawowej. Kwitną wiśnie, kwitną. Postępujcie, żołnierze, naprzód, postępujcie, bo to jest czas wojny był. To w gazetach było, w tych książkach podstawowych. Zakwitły wiśnie, zakwitły. Od tego, że po japońsku. Japonia była wojskowa, była. Wojsko rządziło w Japonii. Nie cesarz. To oni już zaczęli wojnę z Chinami. Wtedy nie mówili, że to wojna, tylko że jakby to powiedzieli, zaangażowanie z Chinami. Incydent z Chinami. A to jest wojna, żeby zapanować nad Chinami, żeby zapanować nad światem. Na końcu z Ameryką.
mamusia powiedziała, żeby się wychować, usunąć syn. I tego, i żyć w spokoju. A oni wtedy rzucili się na Amerykę. Rzucili się z motyką na słońce. To była wojna, przygotowanie do wojny wszystko. To żyło wszystko wojskiem. Młodzież. Wszystko na zero. Bili się po gębie. Widzieliście, jak się paliło wszystko, jak leciały bomby, tośmy widzieli. Jakby koło siebie było, to by nas nie było. To tak było. Albo jak mnie budzili, potem przyszły naloty małych samolotów, po dachu trzeszczało od kul, co leciało na naszym domu. Ktoś był ksiądz Barba, to poleciał do kościoła i schował się pod ołtarzem. Najpewniejsze miejsce. Profesor, wielki profesor teologii. Mój Boże kochany. Leciał do kościoła i skoczył pod ołtarz. Bo kule z tego sypały się po dachu, po dachówkach. A to wyje. Strasznie wyje. Kule jak lecą tak, wtem to wyją po drodze. Tego nie można opisać. Siódemkami przyjeżdżały te wielkie. Siedem samolotów amerykańskich, nie? Jednego razu jeden się oddalił od siódemki. I pięć japońskich, malutkich, rzuciło się, żeby się zderzyć. To myśmy patrzyli na to. Po jednym. To. Bo już jeden leci. To. Drugi. To. Japońscy trr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 r
żeby i do nich jeść. A tamten, to już jeden leci. To. I drugi leci, jak zabawka. A ci obciąci matki. Rozgrzeszenie dała. Takie rzeczy. I koledzy najlepsze rowery nam zrobili, te cukierko, te cukru do kieszeni, żeby dać, żeby wzmocnić się po drodze. Całe Tokio trzeba przejechać rowerami, nie? Na temat, a to było zniszczone wszystko już, połowa była zniszczona, jeszcze bombardowanie trwały. Jak jest okazja, Pan Bóg pobłogosławi, pojedziemy. Trzeba się ratować. I dają marmeladę, to jedziemy po marmeladę. Kto pojedzie? Ja mówię, pojadę ja. Tam się pomódlcie się za nas już. I my przyjechali to, a czymeście przyjechali? Rowerami? Wystarczy? Wystarczy. Rozdali, dajmy kartki, nadawali. Potem kiedy? Za tydzień przyszło bombardowanie, spaliło się tam wszystko i z dziećmi ze wszystkim. I was in my room and suddenly I saw a light, like magnesium light, flashlight, which filled the whole valley. And looking out of my window to find out the reason for this peculiar phenomena, I saw nothing besides this light. And turning from the window to the door of my room, I heard a crash. It may have been 10 seconds after seeing the light, the flashlight. And immediately I was covered with splinters of the window frames and glass sticking into the wall, and actually my flesh itself. Myśmy się dowiedzieli dosyć późno, jakbyśmy byli w tych górach, że specjalną broń zniszczyli miasta, to. Myśmy gazet nie dostawali, bo byli zamknięci. Myśmy dosyć późno, jak się wojna skończyła. Po skończeniu, jeszcze jakiś czas, może tydzień czy dwa dopiero, wiedzieliśmy o tej bombie. O kilku mieliśmy takich, co się wyleczyli, potem przyszli do tego. Tych chłopaków to było więcej, ale potem z Salesjanami to dwóch, trzech jeszcze zostało. Co jednak byli rażeni przez bombę atomową. Może nie w tam wybuchu, tylko potem w tych promieniach, co zostały w tym polu, poszli tam. Tych, tu jest Fukuda, a tych innych Fukuda, nie? Tu jest Honda, tu jest Fukaori, bardzo znany, Józef Fukaori, nie? Nie, Petro Fukaori, ta rodzina Fukaori to jest bardzo znana tu w Japonii. Tu jest Nishida, nie? Kurokawa, Monika Kurokawa, nie? Thank you.
byli największymi naszymi opiekunami. My zrobili sierociniec, to Japończycy nie dawali nic, bo nie mieli nic. Wszyscy Amerykanie nas utrzymywali. Myśmy jeździli orkiestrą, grali i tak dalej. MacArthur, jak my pojechali grać na zawody te wojskowe, co oni mieli, zawody w Palanta, tam no 2 miliony nam dał. Osobiście podpisał czek na 2 miliony. Te 2 miliony to tak teraz będzie jak 50 tysięcy dolarów. 2 miliony dla szpitala katolickiego. Ja byłem 2 razy grałem w orkiestrę dla niego, na zaproszenie. Grałem te hymn amerykański, potem japoński. To był MacArthur, to był specjalista. Więc do cesarza poszedł i wydawało się, że on będzie rządził, a mówi, nie, cesarz nie zostaje cesarzem. To więcej jak rekolekcje, jest coś takiego. A to inaczej wygląda. Przyjmuje się rzeczy tak jak są, bo to inaczej wojna i to wszystko. To my się tak przyzwyczaili. Ile to będzie życia? Człowiek nie był pewny, że będzie jutro żył. Te bombardowanie przychodziło albo coś, to na nami się wszystko sypało. Widzieliśmy, jak leciały bomby. Tylko, że było troszkę wcześniej, albo troszkę dalej. Jak już nad nami spadały bomby, to już było bezpiecznie. Jak się widziało, że samolot nade mną i lecą bomby, to już polecą tam. A jakby było tam, jak przyjeżdża, jakby tam leciały, to niebezpiecznie, bo on naleci, to przyjdą tu. A myśmy wszyscy stracha przeżywaliśmy. Jest wojna. I to było centrum. Tak z bliska nie widzieliśmy zabitych, bo to nie można było wychodzić, bo nie było wolno z obców krajowców. To nie można się było ruszyć. A wszystko było skończone, to przychodzi. Myśmy pilnowani tak, jak zagrałeś syreny, trzeba było wstawać. Nie mieliśmy ochoty, a to przyjechała policja, budziła wszystko. Nikt nie był pewny, że przeżyjemy. Kto by to się spodziewał? Jak przyjdzie czas, to być gotowym tylko, żeby być gotowym na działać. Czyli był ksiądz gotowy wtedy na śmierć? A wszyscy byliśmy gotowi. Tak, i każdy na swój sposób. Nie wiadomo, jak inni byli gotowi. A człowiek to stara się, żeby a potem spokojnie. Ksiądz Imaty zawsze dodawał odwagi. Nie przejmować. Polecić Panu Bogu, róbmy swoje. To, co mamy zrobić, jeszcze trochę. To jest tak, jak powiedzenie było. To, co można, jeszcze troszkę. Zróbmy to, co można, jeszcze troszkę. Ksiądz Imaty był taki, jak my. Tylko, że był inny. On skądś wiedział o tym, że jesteście skazani na śmierć. Dlaczego? Wszystkie nasze rzeczy rozłożył, że wróciliśmy do Tokio, nie mieliśmy swoich rzeczy. Uporządkował wszystko. Książki do biblioteki dał. Szmaty i to do jednego konta. Trzeba pójść i potem wybierać swoje wspólnego. Ja mówię, ksiądz Imaty miał wiadomość od Pana Boga. Tego nie można było wiedzieć, bo to była tajemnica wojskowa. Myśmy dowiedzieli po wojnie. Ksiądz Imaty miał znajomego jednego, który był oficerem. I on jak wrócił, to powiedział, wyście wszyscy byli skazani na śmierć przez wojsko.
Preghiamo per la salvezza dell'anima. Preghiamo nei cari confratelli per tutto ciò che è giusto. Praticamente la nostra preghiera deve svolgersi così, fare il proprio dovere. Non travasiare nessuna occasione per fare il bene. Se siamo in unione col Signore, siamo sicuri di essere con Lui. E non mi sembra che nei momenti singoli della giornata, quando ce n'è di bisogno, il Signore ci suggerisse precisamente quello che noi dobbiamo fare. Le sante cosiddette, le sante ispirazioni hanno questo scopo. Zawsze był z nami, on co? Ksiądz i matki szedł przygotować zawsze talerze, rozkładać talerze z nowicjuszami. A to był taki jego podejścia. Graliśmy w bocia. Ksiądz i matki przychodził zawsze zagrać. I potem już starszy, że nie mógł, sam to przysiadał na krzesełku i... Ale był zawsze z nami. To, co do tego, to zawsze był wszędzie. Cudów się nie widziało żadnych. Ale dla każdego był grzeczny, dla każdego był i pchał się do wszystkiego i tak dopomagał. No, człowiek święty był. To jest tak, grube książki o nim napisane i tak dalej. Ja, ale jak ksiądz jego pamięta? Ja byłem spowiednikiem, ostatnia spowiedź to u mnie zrobił. To ja wiem, że był święty. I ksiądz Krewakory, on pisał wszystko, tyś był spowiednikiem, to napisze nam dużo. Ja byłem spowiednikiem, więc nie napiszę wam nic. Niedługo to nie napiszę. Przygotowałem go na śmierć. Ostatnia spowiedź. Odblaski. I na końcu, w epilogu ja to piszę. Odblaski dalekich gwiazd na firmamencie dzisiaj. To jest tak. To jest w znaku japońskim Moskwa. Aru senkyo shino omoide. Aru senkyo shino omoide. Wspomnienia pewnego misjonarza. To im się spodobało to pewnego. Japończykom się spodobało. Że to nie pisze moje wspomnienia. Tylko pewnego misjonarza. Si, go, roku,
podawała. A ty? Nie mieliśmy powiązania z Europą. To było ciężko. Nic nie wiedziało o rodzinie. Ta wojna się zaczęła, nie? Niemcy weszli. Dostałem pierwszą podstawkę. General Government. Była pocztówka. Co to jest? A to Niemcy, to General Government to był. To Frank, co rządził co w tym. W Krakowie. Nie wiedzieliśmy. Było napisane, matka, mamusia napisała. Jesteśmy zdrowi, dobrze nam się powodzi, matka. Tyle było napisane. Jesteśmy wszyscy zdrowi, dobrze nam się powodzi, matka. Pierwsza wiadomość, żeśmy dostali z General Government, z okupacji niemieckiej. To przepuścili. To było najtrudniejsze. Nie wiedzieliśmy nic o rodzinie, nic o kraju. Poczta szła długo, dwa tygodnie przez Syberię przychodził. Samolotów nie było, nie? To list za dwa tygodnie dochodził. Syberyjską pocztą. To napisaliśmy, to przełożenie. Ksiądz i matki pilnował. Wszyscy co miesiąc napisać iść do domu. Miałem radio otworzyć. Japońskie radio się skończyło. Pół do dwunastej. Zaczęło się ruskie. Pół do dwunastej. Słychać było bardzo dobrze ruskie wiadomości z tego, z Władywostoku. Jak Rusiny opowiadają, że Niemcy wchodzą, ale na pewno nie zdobędą, na pewno nie zwyciężą i tak dalej. Opowiadali, tak dużo ruskiego nie znałem, ale to zrozumiał. To miałem takie wiadomości. I przed Japończykami, więc ty, jest jak Polski już nie ma, nie? Nie było Polski już, nie. Ja mówię, jest Polska, bo ja jestem, mówię. Ja jestem Polakiem. A to kraj zabrak z innych, ale Polska jest. Ja te, mój krzyż, wysłałem mojej szkoły podstawowej w mojej wiosce. Wystraszyli się, ucieszyli się ogromnie. Co ja będę trzymał? Zależenie nie potrzebują tego. On po polsku mówił, tego tłumaczyli zaraz. Na japoński. I tam była przedstawicielka cesarza, z rodziny cesarskiej, tak do nas przyszła, to zdjęcie jest wspólne. Jest tam wspólne. I potem przemówienia. Dał nam te oznaki. On też tam powiedział dwa słowa, to jest napisane. To. Ja się modlę za Polskę. To nasz dobrodziej taki i tak dalej, pod prezydent, który taki katolik i co wszystko, myśmy go wybrali. Jak my przeżyli wojnę, to my tak przeżyli i to.
pomodliliśmy o to Mszę Świętą i co więcej zrobisz. Muzyka to mnie się podoba. Jeśli maszyny uratowane, to było wszystko na śmieci poszło. Tokio. Jakie ogromne wieżowce. Jaki ogrom wszystkiego. Wszędzie pełno ludzi. Każdy gdzieś się śpieszy. Niesamowita kultura. Szacunek dla starszych. Życzliwość. Nigdzie na ulicach nie widać koszy na śmieci, a mimo to jest czysto. Shinkansen. To są te słynne na cały świat super szybkie pociągi. Wyglądają jak smoki, czy może bardziej jak łabędzie. Wszystko tu jest takie poukładane. Punktualność co do sekundy. To nie można porównywać, że to dawniej było lepiej, albo teraz jest gorzej. Nie. Dawniej było dobrze i teraz jest dobrze, tylko że inaczej. Adiós!
I have a lot of things to say about Father Mosca. First of all, he is the treasure of this community. He is the precious, precious gift from God given to us, this community, because he prays a lot. Of course, he is old, so that he cannot do like apostolic work anymore, but the more than the concrete apostolic work, he supports a lot for us by praying. His personal prayer life is so profound. He spent a lot of time a day praying. He prays. He always prays. I was convinced that the prayer is the source of apostolic energy, without which we cannot do anything. Cośmy przeżyli, ten to zostanie. Odpowiem do innego kraju, to ja się jeszcze modlę, moje ranne modlitwy, wieczorne modlitwy, jeszcze stare modlitwy, mówię, jak się nauczyłem na kolanach mamusi. Jeszcze odmawiam, brewiarz odmawiam jako ksiądz, ale modlitwy odmawiam sobie jako dziecko Boże. I rano, jak tak, to najpierw modlitwy te, nic inne, najpierw wierzę tak przed spaniem, to moje modlitwy salezjańskie to sobie odmawiam. Ojcze nasz zdrowaś Mario, potem pierwsze te salezjańskie, te wstępne. Uwielbiam Cię, mój Boże, i to tego życzę. Te modlitwy zawsze przekręcam sobie na krzesełku, odmawiam wieczór, z rana do w kaplicy już sobie odmawiam. Przed tym, odmówię najpierw tamte modlitwy, potem jest rozmyślanie. Prześwięta, to już jak oni kończą rozmyślanie, to ja już odmawiam różaniec. Rozmyślanie skończone. Wstaję o 5:00. Pół do 5:00 jestem w kościele, pół do 6:00 jestem w kościele. A co, to nie pozwolić sobie za to? Przed obiadem też jest pół godzinkę przedtem i czytanie duchowne. O 3:00 po południu Droga Krzyżowa. Codziennie, naturalnie. Tak mam czas. Wieczorem w 5:30 idę do tego, brewiarz. Matutinum, to się odmawiam wieczór. Pochodzimy z jednej parafii. On przyjął chrzest w Czucu i ja też przyjąłem chrzest w Czucu. Będąc uczniem szkoły podstawowej, 4-5 klasa, pierwszy raz ksiądz z Moskwa przyjechał do naszej, do Zaborowia, do parafii, odprawiał mszę prymicyjną po długim okresie czasu pobytu w Japonii. No i wtedy ksiądz z Moskwa nam pokazywał te slajdy o Japonii. Na drugim roku filozofii, jak byłem w lądzie, ksiądz z Moskwa przyjechał po raz któryś, odwiedził ląd i wtedy to silne, nie? Pragnienie wyjazdu na misję ożyło ponownie. I am a student. This is my book. Do you know him? This is their car. They help us. ここはやっぱりちまちしむさんが初めて、日本に来た時に始めた場所で、でもうそこからちまちしむさんが建てた学校なんですね、初代の。そこからやっぱり今こうやって日向学院があるのはちまちしむさんもはじめ、それからもうやっぱり昔のモスカシムさんとかピサルスキーシムさんをはじめ、
やっぱりこう宣教師の人たちが一生懸命この犠牲をして建ててくれた、あるいはこう作り上げてくれたおかげで今ここにあると思ってます。ですから本当にモスカシムさん、ピサレスキーシムさんたちには本当に心から感謝しています。私と親しい友達でした。進学生、私と進学は2年一緒にしました。私はドンボスカに感謝している。私は十数名のテオロジーの中で日本人一人で、私一人でしたね。そして私はあまりイタリア語もそれほどペラペラではない、寂しかった。その時にいつもドンボスカ僕としょっちゅう仲良く話して、いろんなことを話してくれた。とてもね、優しい人を大切にする人でした。だからよく分かってる。ドンあれば理想的なマエストロに伸びちでした。Ksiądz Moskwa jest dla mnie ważną postacią i w moim powołaniu misyjnym odegrał ważną rolę. Ponieważ przed wyjazdem do Japonii nawiązałem kontakt listowny z księdzem Moskwą i wymieniliśmy korespondencję przez bodajże lata asystencji i teologii, a więc to w sumie będzie 5 lat. I ksiądz Moskwa był pierwszym księdzem, któremu się zwierzyłem z moich pragnień misyjnych. I był księdzem, któremu zwierzyłem się i poprosiłem o pomoc. Mój wybór padł na Japonię, dlatego też moja korespondencja skierowana była do księdza Moskwy i ksiądz Moskwa bardzo pozytywnie i nawet w pewnym sensie entuzjastycznie odpowiedział na mój list. Zawsze podkreślał wartość i siłę modlitwy. Wiem, że ksiądz Moskwa był kierownikiem duchowym dla wielu z nas. Był kierownikiem duchowym i był wsparciem. Wiecie, to jest powiernik księdza Cimatiego, kandydata na ołtarze. Nie? Bardzo pokorny człowiek, święty człowiek. Nawet myśl o nim człowieka tak, nie? Dodaje werby, że nie? Trzeba różaniec lepiej ścisnąć, trzeba brewiarz otworzyć. Nie? To jest ksiądz Moskwa. Jego linia taka prosta. Wiecie, jak już teraz staruszek ma w kościółku tam wydeptaną drogę w deskach w kościele. Człowiek modlitwy. Haha, Sej Maria, watasz ta ci co wybito notam. I mamo, si omu kero tokimo, o ino rikutas. Czterokata. Ohayo gozaimas. Sensei, ohayo gozaimas. Minasan, ohayo gozaimas. Mówię, trolejbus, jak trolejbus. Człowiek, dusza uwiązana u góry. A na dole od rowu do rowu można wolno przechodzić. Już nie jest na synach. Tylko jest wolność od rowu do rowu. Ale u góry uwiązać. Gdy się u góry oderwie, więc na dole już nie zrobi nic. Tak jest przed Panem Bogiem. I dusza tak związana u góra z Panem Bogiem. A potem na dole właśnie pod tą siłą, co przychodzi z góry, potem światem, co przechodzi z góry, od rowu do rowu, żeby nie wpaść do rowu, trzeba uważać. W 1950年に宮崎の日向学院にあった市街に行きました。明るくその子供たちにね、
接していましたし、それから、まあ、特にラテン語の先生として丁寧に教えてました。Mi zajmuję się, że jednak te dzieci to wszystko, to jednak szło naprzód. Nawet powołania wyszły z tego. Więc tak, zacząłem pierwszą placówkę w Miyazaki, moje seminarium. Potem po roku przeszedłem do sierocińca w Miyazaki, to jest sierocińc Caritas. Potem wróciłem na studia do Tokio. Jak na teologię, przyszła wojna. Po wojnie pierwsze dostałem do sierocińca. Założyłem nowy sierociniec w Tokio. Sierociniec odbyłem 3 lata. I potem wysiadłem trochę na zdrowiu. I wysłali mnie do Miyazaki. Do tego, do aspirantatu. I tam prowadziłem orkiestrę, potem uczyłem w szkole także. Potem ze szkoły przyszedłem do nowicjatu. W nowicjacie 8 lat. Potem przyjechali Polacy. I wróciłem znowu do sierocińca. Potem zaprosiłem siostry. Pojechałem do Osaka. Z Osaka znowu wróciłem do sierocińca i potem do tego, do sióstr, do sióstr Wakabane. Przyjechałem tutaj i znaleźli raka. Zrobili operację, to mnie uratowało. To teraz chyba każdy salezjanin to księdza wychowanek, co? Nie każdy, ale jest dużo dlatego, bo 70 nowicjuszy przeszedło. To było dobre, po 7, 8, 10 było w roku. Takie małe szczęśliwe czasy były po wojnie. No tak. Ile razy płakałem, rozmawiałem z różaniec. Co z tymi dziećmi zrobimy? To przychodzi nabożeństwo do różańca. Pytałem chłopaków tak przy tym, potem widziałem, co z tego będzie. To ciurkiem leciały łzy przy różańcu. Nie ma innego rozwiązania, nie ma. Kto nie ma dobrych nerwów, niech nie przyjeżdża do Japonii. Modliłem się do Pana Boga. Płaczałem czasem z różańcem w ręku. Co z tymi dziećmi zrobię? Ja, Panie Boże, ratuj, Matko Boże, ratuj, bo do tej, więcej nie dam rady zrobić. I trochę się uspokoił. I na drugie zaczynał od początku. Miałem trudne dzieci. Oni mówili, kto nie jest wychowany biciem, to nie ma wartości. To było wojskowe takie, to było spartańskie wychowanie. Weźmy, jak nie uderzyłem nikogo. Ale swoje zrobiłem. Nagrody nie dałem. To była kara. Myśmy w zakładzie mieli wyjazdy do Amerykanów, na wycieczki, na specjalne takie zaproszenia, tak. Chłopaków, który nie grał jak powinien grać w tygodniu, przyszła wycieczka, przez to zostawał, szedł do pracy. Krzywdy nikomu nie zrobiłem. Ale jeżeli był taki, co na złość robił,
to musiał zapłacić. To jest wychowanie. Jakbym skończył moją robotę, już po kilku latach zachowałem wszystkich na podwórze, co byli. Miałem książki z zapisami wszystkim. Zrobimy wielką ofiarę. Zapalcie ogień. Spaliliśmy wszystko. To, co było u was, to tylko wy wiecie, może ja, ale nie będę pamiętał. A w książkach spalone wszystko. Tego mi nigdy nie zapomnieli. A ksiądz spalił nasze. I potem się pytają inni, a w zakładzie jak się zachował? A w zakładzie jak się zachował? Albo pytali, czasem policja albo coś. Z jego zakładu, to co wiedział dyrektor i tak dalej, czasem to powiedział, ale to co ja miałem, to nikt nie wiedział. Takie sposoby były. A myślę, że były dobre. Wystarczają. Lekarz potem powiedział, że dla dziecka to szkoda lekarstwa, bo żołnierze giną z tym, a to nie chciałbym podarować lekarzowi to. Już powiedział, choćby było lekarstwo, to bym nie dał, bo szkoda dla chłopaka. Dwóch braci było. Braci, młodszy był troszkę taki, może nie do tego, niepełnosprawny i tak dalej. A to było takie sieroty, takie dobre byli. On pracował w tym, w stajni. Tam przebił sobie nogę, głęboka rana i zatrucie przyszło. Poszedł do nieba. Było takie proste wszystko. I gruby wykopali sami i wszystko. I w Japonii się nie płacze. Nikt nie płacze. Cierpi się tam na sucho. Dzieci w spokoju, w ciszy. Powraca się jak sieroty. Zostawił mi kolegę na cmentarzu. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słuchało. To Pan Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Amen.
Amen, niechaj się. Wieczór, robimy rachunek sumienia i patrzymy, jak to Pan Bóg poprowadził te łódeczkę po tym morzu, po tej wodzie. To jest misja. A w Japonii jest trudna. Wielu się usuwa. Co jest takiego trudnego, że trzeba nie uczyć, ale dać przykład. A chcieliby wszyscy nawracać, i księży, i biskupa by chcieli nawrócić. I wszystkiego. A to trochę inaczej. Jasnek mówił, nie pomocą próżne dary. Ból swój niebu trzeba poświęcić, a samemu cześć wytrwale trzeba naprzód iść i święcić. Więc nie wymagać od tego, że Japończycy byli tacy jak my. Ale musimy dać przykład z tego, cośmy dostali. Dostosować. Chwalić Boga całą gębą. Ja zawsze tak mówię. We wszystkim. Nie ma misjonarzy. Dlaczego nie przyjeżdżać do Japonii? Dlaczego jedziecie do Afryki? To jest bardzo dobrze. Jak to jedzie do Afryki dalej. Też przełożenie wszyscy tak na te. Dlaczego do Japonii nie przyjeżdżać? Kto ich nawróci? Ksiądz mówił, że oni nie chcą, na choćby nasi. Nie wiedzą. Że nie przyjdą misjonarze, to nie będzie nawróceń. Sami się nie nawrócą. Dlatego to nam jest przykro, nie jest przykro. Dlaczego Polacy nie przyjeżdżają więcej? To jest tak, jak jest. Tego nie możemy porównać, że było, dawniej było lepiej. Staruszkowie to zawsze tak mówią, że dawniej było lepiej. Były dłuższe dni i tak dalej, to mówię, to dawniej. Dawniej było dobrze, jak było dawniej, a teraz jest dobrze, jak jest teraz. Zmieniło się. No i wszystko idzie naprzód, zmienia się wszystko i zwyczaje i to wszystko. Ja my przyjechaliśmy w kimonach wszystko. Były te drewniaki na nogach, co było. A teraz wszystko już jest. I kobiety są w spodniach. A dawniej kto by to kobiety były? We wszystkich w kimonach, w jednym ubraniu nie było. Wszystko było. To się zmienia, a to dostosowuje do innego, a ludzie to są ludziska, to jest to samo. A co najbardziej cieszyło? To, że w każdym razie jesteśmy misjonarzami, że pomimo trudności różnych rzeczy, że chwała Boża i idzie naprzód wszystko. Father Mosko is a missionary. And who is a missionary? One who loves God and wants the others love God. I think he is a mission in that sense. And all his life, I think, has been in that sense, because as a confessor in our house, as a chaplain, I think he has shown his great love for God, and he has led many, many people to love God completely. The missionaries of whatever part of the congregation are really wonderful witnesses of what the
first of all, what the Christian mission and also what the Salesian mission is. In the first case, it's because Jesus has ordered his disciples to go to the last corners of the world. No? There are young people throughout the world for the Salesians to be. And so the great message is the great availability of all of us to go to whatever part where the mission can require our presence there. No? Rector Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Pasqual Chavez Villanueva, nonno successore di Don Bosco, si congratula con Don Mosqua Michele per i 75 anni di vita salesiana e missionaria iniziati nel 1937, anno dell'erezione dell'Ispettoria Salesiana del Giappone. Czy ja tęsknię? Nie mam czasu na tęsknoty. Nie myślę o tym. Więc żyję tym, co tu jest. Jechałem, zdaje się, z Lublina do Rzeszowa samochodem, nie? I na wiosnę, bo w maju oglądałem te pola okryte kwieciem, kwiatami. To mnie wzruszyło ogromnie. To raz w życiu coś takiego przeżyłem. Myślę sobie, to głupota, nie głupota, ale to człowiek jednak czuje takie przywiązanie, czuje takie te. A to nie daje. Nie mówię nic, ale mało daje to. Tylko zawraca w głowie. Od tego czasu potem uważałem, żeby się nie wzruszać tym, co jest. Ofiarować Panu Bogu i zostawić tym, co... A teraz się wzruszyłem, pamiętam. Oglądać te kwiaty, wszystko te pola takie pod kwiatem tego. W Japonii tego nie ma. To mnie wtedy mi tak zakręciło w głowie. Dziwne. Takie uczucia ma ludzkie, można powiedzieć. Dobre i jest, ale wszystko. To nie daje. A potem staram się zawsze. Muszę uczucie kierować tak według woli Bożej i tak dalej. Swoją realnością to tym, człowiek żyje, tym pracuje i tak dalej. A tamto zostawić tak. Na dzieci albo dla innych. Gdybym mógł, czy bym chciał powtórzyć swoje życie, jeśli tak było? Nie, nie. Nie byłbym inaczej, nie poszedłbym inaczej. Byłbym na pewno poszedł tak, jak Pan go prowadzi. Nie wiem, czy bym lepiej zrobił tego, co bym zrobił wtedy. Choć mam nowe doświadczenie wszystkie. Wtedy to przyszło do serca, do myśli, do tego, to bym pchał się naprzód i robił. Na stare lata to się właśnie przeżywa takie. Dziękuję się Panu Bogu za to wszystko, bo to nic od Niego nie zależało. Zawsze z góry.
Kiedy składałem śluby wieczyste, modliłem się, abym zawsze był wierny Jezusowi, abym był Jego wojownikiem. Teraz mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że chcę być taki jak ksiądz Michał, tak jak on chce być samurajem Chrystusa. Spróbujmy jeszcze raz. Tam, gdzie też święty Franciszek Ksawery pracował jako misjonarz. No i niestety też tak się stało, że ta bomba, ona zboczyła z celu, ta bomba atomowa, i właśnie ona trafiła w dzielnicę katolicką, chrześcijańską. Ale nadal ten kościół się odrodził, żyje, trwa. Chociaż na pewno nie jest łatwo też być chrześcijaninem w zupełnie innej kulturze i tak mocnej, i tak silnej jak Japonia. Ale to na pewno nie jest łatwe, ale przecież ojcowie są na całym świecie, bo i w Ameryce Południowej, i w Afryce, no i w Europie oczywiście.
którą pewnie trzeba wyskanizować. Jeszcze jesteśmy, tak. Jeszcze jesteście. No i a w Chinach? W Chinach. Tutaj kamery. Tajnie. No, w Chinach nas nie ma. W Chinach nas nie ma. Proszę powiedzieć, bo to o czym ksiądz przed chwilą powiedział, to też mnie zaskoczyło, że w szkole katolickiej japońskiej uczycie kendo. No, wiadomo, że też będąc w takiej kulturze, nie możemy tej kultury odrzucać, ale możemy tą kulturę przystosować, czy jakby, no wiadomo, że w tym dojo, które widzieliście, no nie ma tam ołtarzyków na przykład, ale to, co jest dobre, czyli ich tradycja, ich sztuki walki, to zachowujemy i promujemy. Trzeba wziąć też pod uwagę, że w tej szkole w Yokohamie, z której były te zdjęcia, no tam jest 2000 uczniów, z tego tylko 30 to katolicy. Właśnie miałem się o to spytać. Właśnie, ale wszyscy uczą się religii naszej katolickiej. Jest to tam bardzo proste i logiczne, ponieważ ich dzieci, oni się starają, żeby ich dzieci chodziły do naszej szkoły, też akceptują to, że to dziecko będzie też uczyć się o tej religii, będzie ją poznawać. Nie ma tu mowy o jakimś prozelityzmie, nawracaniu na siłę kogoś, ale zapoznają się też z naszą religią. Jaka jest motywacja tych rodziców, żeby posłać, no na pewno poza tym, że to są dobre szkoły, ale... Chyba to jest podstawowa sprawa. Podstawowa, tak? To tak samo jak i w Polsce komuniści zostawili sobie tam jedną czy dwie szkoły katolickie, tak i też wysyłali tam swoje dzieci. No także przede wszystkim ten poziom nauczania tu jest główną przyczyną, dlaczego oni swoje dzieci kierują do naszych szkół. Tych szkół jest kilka w całej Japonii i prosperują bardzo dobrze. Ale to są szkoły podstawowe, czy to jest też wyższy poziom? To są szkoły przede wszystkim średnie, bo w ogóle my jako Salezjanie raczej zajmujemy się kształceniem młodzieży, wychowaniem młodzieży, a dzieci raczej rzadko. Chociaż był tam taki niewyjątkowy przypadek, widzieliście, przedszkole tam jest, gdzie niegdzie po prostu dostosowujemy się do warunków. Wcześniej inni misjonarze prowadzili to przedszkole, to jest taka mała miejscowość Aino, niedaleko Nagasaki. I ci misjonarze, chyba pochodzący z Kanady, oni nam przekazali tą parafię i to przedszkole, to dzieło, które już tam istniało. Więc ksiądz Jan, który tam pracuje, no też prowadzi to przedszkole. Ale to są takie wyjątkowe sprawy. Czyli to można powiedzieć, że to jest młodzież, nie wiem, w Polsce na poziomie gimnazjum i liceum. Gimnazjum i liceum, tak. Gimnazjum i liceum. Jak widzicie, nie mieli problemu z mundurkami, tam nie ma problemu. No właśnie. Oczywiście mundurek nie tylko, że nie jest problemem, ale jest dumą też tego ucznia, bo do jakiej szkoły on chodzi. Bo ten mundurek to logo swojej szkoły ma na mundurku, także to jest ich duma, do jakiej szkoły ja należę. No, w Polsce na szczęście też w niektórych szkołach katolickich prowadzono mundurki i jakoś młodzież nie bardzo narzeka. Pewnie Japończycy są bardziej zdyscyplinowani, zresztą to też taka śmieszna scena w tym filmie, kiedy młody Salezjanin przypływa do Japonii i mówi, że nie ma koszy na śmieci, a jest czysto. Tak. U nas są kosze na śmieci i jest brudno czasami. To jest właśnie, oczywiście z mojej pracy takiej, jakby to powiedzieć, wspomagającej misję, czyli tej pracy takiej dziennikarskiej, filmowej, bo to jest taka moja dodatkowa ambona. Rzeczywiście w różnych miejscach byłem na świecie, ale największe wrażenie Japonia zrobiła przez piękno tej kultury i przez rzeczywiście wiele rzeczy, które też u nas były kiedyś, ale gdzieś się zapodziały. No, myślę, że jeszcze gdzieś są, jak właśnie ten szacunek do ludzi starszych, te wszystkie zasady savoir-vivre, jakie tam istnieją. I to, co też mam nadzieję, że w Polsce będzie powoli przewracane, czyli też szacunek i miłość do swojej własnej kultury. Nikt Japończykowi nie wmówi, że to, co jest jego, jest gorsze. Jest dobre, tak samo jak inne narody mają swoją kulturę, tak
ja mam swoją, on jest Japończykiem, on swoją kulturę szanuje, swoje tradycje i to jest właśnie piękne. No to zresztą to piękne słowa także księdza Moskwy, który tyle lat jest w Japonii, ale cały czas mówi, no pięknym językiem przede wszystkim mówi w dalszym ciągu, ale także to, co, na co zwraca uwagę, że no, Polska jest, no bo on jest Polakiem, prawda? Jest w Japonii tyle lat, a słucha polskiej muzyki. Pewnie pisze i po polsku, ale też pewnie po japońsku. Bo w tym okresie wojennym, kiedy Polska, te tereny stały się też częścią Niemiec albo generalną gubernią, no i jemu Japończycy tak mówili, że no to zrezygnuj, bo Niemcy są naszymi sojusznikami, ty jesteś już z Niemiec, możesz tu przyjąć obywatelstwo nie japońskie. No ale on właśnie mówi, że Polska jest, bo ja jestem. No właśnie. A proszę powiedzieć, bo nim Państwu oddam mikrofon i mam nadzieję, że rozpoczniemy także rozmowę nie tylko na temat tego filmu. Ksiądz się zajmuje, no jest ważną postacią w przygotowywaniu do Światowych Dni Młodzieży. Może trochę przesadę, że są tak postacią, no ale... Ja mówię o przygotowania. No bez takich ludzi pewnie by się nie odbyły Światowe Dni Młodzieży. I proszę powiedzieć, mnie to interesuje osobiście, jako radnego miasta Krakowa, różne rzeczy słyszę o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Gdyby ksiądz w paru słowach powiedział, jak sytuacja wygląda z przygotowaniami, czy już jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć Ojca Świętego. No i przede wszystkim Rzeszy Młodzieży z całego świata. No myślę, że te przygotowania idą pełną parą. Ja nie znam wszystkich szczegółów, bo zajmuję się tą działką taką audiowizualną. Ale wierzę w to, tak jak powiedział też taki profesor Iago de la Silva, który też nas odwiedził, który organizował inne Światowe Dni Młodzieży na całym świecie. On powiedział, że to będą najwspanialsze Światowe Dni Młodzieży w ogóle, jakie się odbyły. I wierzę w to, znając też właśnie to, co jest piękne w naszej kulturze, gościnność, bo to od tego najwięcej zależy. To wszystko, myślę, że z Bożą pomocą, z naszą modlitwą, która ciągle trwa, no będzie pięknym przeżyciem, nie tylko jako impreza dla tych młodych ludzi, ale przede wszystkim zbliżenie się do Jezusa Chrystusa, powrót też do korzeni naszej też kultury tutaj europejskiej i myślę, że nadchodzi też wielkie odrodzenie, nie tylko takie powierzchowne dla Europy, dla młodzieży z całego świata, ale przede wszystkim to odrodzenie duchowe. Idąc za tym, zastanawiałem się nad tymi słowami Jana Pawła II, myśląc też o Światowych Dniach Młodzieży, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Zdałem sobie sprawę pierwszy raz w życiu, że to nie chodziło o to, chociaż jestem księdzem, nie chodziło o to, o te polityczne przemiany, jakie stały się później w Polsce. Ale tak naprawdę chodziło o właśnie odmienienie serc każdego z nas. Bo przecież papież mógł się wtedy pomodlić, niech stąpi Duch Twój, niech komuna upadnie, albo niech się Jaruzelski nawróci, albo coś takiego. Tylko chodziło o odnowę serca mojego, Twojego, każdego z nas. I wtedy rzeczywiście Polska się odmienia. Dobrze, że ksiądz przypomniał te słowa, bo, ale też należy przypomnieć, że już po odzyskaniu niepodległości papież Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski, często o tym mówił, że odzyskaliśmy w Polsce wolność, ale mamy problemy właśnie z duchem. Ta pierwsza pielgrzymka po odzyskaniu niepodległości, jeżeli się nie mylę, to 93 rok. No to ostre słowa Jana Pawła II do Polaków. Różnie przez ten okres czasu, nie tylko tak jak się wspomina, nie dotyczy to tylko Polski, ale także, o czym wcześniej mówiliśmy, Europy. Czy to bardzo się cieszę, że ksiądz wierzy w to, ja też w to wierzę, że ta
wizyta Ojca Świętego, a przede wszystkim wizyta tylu młodych ludzi spowoduje, że odrodzi się znowu duch na naszej ziemi. Trochę żeśmy odlecieli od głównego tematu. Odlecieliśmy. Ale trochę ten film też jest trochę o tym, co jest najważniejsze w życiu człowieka. O tej wierności, o tym pytaniu, które zadaje sobie Sławek. On jest współautorem tego filmu, ten, który tam jest jako młody salezjanin. I widzę wśród młodzieży dzisiaj w Polsce, że może tylko z taką się ostatnio spotykam, ale może nie tylko. Ostatnio mieliśmy taką grupę takich gimnazjalistów, też u nas gościli w komitecie na kanoniczej, że oni już nie chcą, ta młodzież już ma dużo rzeczy, oni nie chcą już jeść tego syfu, który jest im dawany, szukają rzeczywiście rzeczy wartościowych. I widzę dużo młodzieży, która właśnie zwraca się ku naszym tradycjom, ku patriotyzmowi, ku wierze. Jedno z drugim się wszystko łączy. Właśnie w tym filmie są takie, moim zdaniem, dwie przejmujące sceny. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. Jedna piękna metafora, kiedy ksiądz Moska mówi, że życie to jest trochę takie jak trolejbus, prawda? Żeby się z księdzem uśmiechali do siebie. I druga, pogrzeb prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. To takie niewątpliwie mocne sceny w tym filmie i to, o czym ksiądz mówi. Z jednej strony no ta podstawa, czyli to, na czym trolejbus jest jakby zawieszony, czyli na Panu Bogu, na wierze, a z drugiej strony ten element patriotyzmu. Zresztą ksiądz Moskwa to widać, bo i słucha polskiej muzyki. Tak. No właśnie wtedy była taka jeden z najtrudniejszych momentów, bo ja tam właśnie z kamerą to filmuję, Sławek z boku, no i już ryczymy razem. I słuchamy tej piosenki Wróć synu, wróć z daleka, a wcześniej on nam mówi, że on się nie wzrusza się. Ale później nam puszcza te piosenki. Ja już tą kamerą już ryczę po prostu, no ale wytrzymałem jakoś do końca. A czy ksiądz teraz pracuje nad jakimś filmem, czy już w tej chwili to tylko Światowe Dni Młodzieży? W tej chwili Światowe Dni Młodzieży przede wszystkim, ale kilka tam materiałów jeszcze jest zgromadzonych. Może do nich, jak będzie czas, wrócę. To są przede wszystkim materiały teraz z Nepalu, gdzie no też próbowałem przez krótki czas być misjonarzem, to się mi nie udało, bo znowu ludzie Chrystusa pragną, Nepalczycy, ale władze Nepalu niekoniecznie pragną po prostu, żeby misjonarze przyjeżdżali, czy w ogóle nawet nie wiem, w ogóle jacyś obcokrajowcy, żeby tam pracowali. No także na razie mi się to nie udało, no ale może się to kiedyś uda. Zobaczymy. A jeszcze nie mam tam mikrofon, to mam pytanie, bo ksiądz wspominał o tym, że większość młodzieży w szkołach salezjańskich tam w Japonii to dzieci niewierzące. Jak kończą szkołę, to jak to wygląda? No, niestety to się tam za bardzo nie zmienia. Nie zmienia się, ale oni mają jakąś tam wiedzę przynajmniej. Przynajmniej spotkali się z imieniem Jezus. To nie jest oczywiste. Też zdałem sobie z tego sprawę, pracując w Nepalu, które jest kulturą trochę inną, a trochę podobną, bo buddyzm też jest, występuje w Nepalu i występuje buddyzm w Japonii. No i zdałem sobie sprawę po raz pierwszy, że pewne rzeczy, na które ja się oburzam, bo są inne, no są inne, bo po prostu ludzie nie znają imienia Jezus, nie znają 10 przykazań, w ogóle nie ma czegoś takiego tam. I trzeba to jakoś zaakceptować, ale można ludziom opowiadać ciekawe historie, zarówno w Japonii, jak i w Nepalu, w kulturach Dalekiego Wschodu, można im opowiadać ciekawą historię, na przykład taką, że ty też jesteś dzieckiem Bożym, tak samo jak ja. Tyle samo znaczysz dla Boga jak ja. Wywołuje to wielkie zdziwienie, bo przecież w tej kulturze nepalskiej czy indyjskiej są kasty. I to nie znaczy, że ty znaczysz tyle, co ja, bo ty znaczysz mniej lub więcej. No, możesz być tylko duszą zwierzęcą w ludzkiej powłoce. Także żyjemy w innych miejscach, w innych kulturach.
Nie zaszczyliśmy mnie. Dzień dobry. Tak, ja tutaj od razu powiem, że nie mam dużo wspólnego z filmem, ale mam dużo wspólnego z księdzem. A mam takie pytanie do księdza. Mam takie pytanie do księdza. Jak się w ogóle stało, że ksiądz w sutannie robi filmy? Stało się to tak, że nieraz płakaliśmy, jako kler sobie płacze czasami, jak to nas źle traktują w mediach. No i też z księdzem Adamem, żeśmy nieraz o tym rozmawiali. No i trzeba było zacząć coś robić samemu. Tak się to zaczęło, żeby powiedzieć, choćby powiedzieć taką ciekawą historię, która by się wydawała. Nawet ten film dostał tam drugie miejsce w Niepokalanowej, Bez znajomości, jako najlepszy film. Drugie miejsce, tak, w filmach dokumentalnych. I wydawało mi się, że taki film na przykład będzie ciekawy, może być ciekawy dla telewizji polskiej, no bo nie ma w ogóle drugiego Polaka, który by żył 78 lat w Japonii. No na razie z jakimiś propozycjami się nie spotkałem. No może teraz zapytamy. Tak wiele się zmienia, także zobaczymy. No. Tak, jeszcze może jakby ksiądz mógł więcej trochę powiedzieć o tym, bo z tego co wiem, zrobił już ksiądz kilkanaście różnych filmów dokumentalnych. Może coś więcej o swojej pracy. Może jeszcze o Oscara. No, może tak, jak się tam by się musiało dużo zmienić. Hollywood. Ale ksiądz właśnie oprócz, bo z tego co wiem, ksiądz kręcił film już na różnych kontynentach. I był w Mongolii, w Afryce, w wielu krajach. Kręcił filmy w Ameryce Południowej, też w Europie, Japonia. Jak to jest z perspektywy księdza filmowca? To jest może, no jest bardzo prosta odpowiedź, jest bardzo prosta. To jest dodatkowa ambona. Bo ponieważ ksiądz Bosco, nasz założyciel Salezjanu, on też dużą wagę przykładał do mediów. Używał tych mediów, jakie były wtedy dostępne, czyli prasę przede wszystkim, publikacje, książki. No i myślę, my jako Salezjanie się w to włączamy. Kolejny sposób, kolejna ambona, żeby w jakiś sposób dotrzeć do ludzi z tym, co chcemy im przekazać. Czy jakiś ksiądz zrobił film w Nepalu? W Nepalu to były filmy przede wszystkim o naszej pracy salezjańskiej, ale był też jeden film pod tytułem Moja rodzina wybrana przez Boga. To jest film, świadectwo ojca i męża takiego pana Józefa Balama, Nepalczyka, który stracił swoją żonę i córkę najstarszą w zamachu terrorystycznym w naszej katedrze. Grupa terrorystyczna, hinduistyczna, ona podłożyła bombę. No i w tej bombie, w tym zamachu dwie ofiary śmiertelne, to właśnie była jego żona i jego córka. To jest jeden taki film, a drugi film też świadectwo, nie dla Mao, tak jest tytuł, i to jest świadectwo pana, który z kolei był wojownikiem maoistą, najpierw porwany przez maoistów, później trochę chyba sam stał się tym maoistą, walczył przez 6 lat w dżungli, w lasach, w Nepalu, przeciwko wojskom króla, a potem po wojnie powoli poznawał Chrystusa i przyjął sakramenty. 2 lata temu został katolikiem, chrześcijaninem. Jego historia, jego życia. Gdzie można nasze filmy zobaczyć? To wszystko możemy czekamy oczywiście oglądać na internecie oczywiście i na takim serwisie nie YouTube, tylko Vimeo. Mhm. Jeżeli wpiszecie sobie Art43 Pro, tam są te wszystkie nasze filmy i Michała, te filmy, które miały gdzieś emisję, czy w telewizji Trwam, czy w telewizji tutaj naszej regionalnej, krakowskiej, tam one są umieszczone. Można je ściągać, kopiować, rozsyłać. To będziemy to robić. Oddaję Państwu głos. Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Chciałbym księdza zapytać odnośnie szerzenia, kultywowania tej wiary naszej katolickiej w Japonii. Czy misjonarze księża mają problem ze strony społeczeństwa, czy ze strony władz,
z tymi praktykami? Jak to wygląda? Dziękuję. W dawnych czasach, tych przedwojennych, ponieważ i cesarz był Bogiem, i może ta sfera religijna była bardziej tak włączona w sferę życia społecznego i politycznego, pewne trudności występowały, ale obecnie Japonia jest krajem tak wysokiej kultury i tolerancji, że nie słyszałem, żeby w tej chwili były jakieś prześladowania ze strony władz Japonii czy ludzi w Japonii. W tej chwili ta praca przebiega bardzo pokojowo i w ten sam pokojowy sposób my do nich też wychodzimy. To jest tak samo jak wszędzie, no, rozmawiając tak samo o naszym Panu Jezusie Chrystusie w Polsce, no, zawsze proponujemy, głosimy Ewangelię, a kto chce, no to przyjmuje sakramenty. Także dzięki Bogu w Japonii w tej chwili sytuacja jest bardzo dobra pod tym względem. Salezjanie są w Rosji. Są w Rosji. Tak. W Rosji jest trochę gorzej, bo to jest sytuacja związana z wizami. Także często jest tak, że co 3 miesiące muszą przyjeżdżać. Czy wyjechać muszą? No właśnie, no jest trudno pod tym względem. Wiadomo, że tutaj są też pewne napięcia, chociaż jesteśmy bardzo blisko, właściwie jesteśmy jednym pod względem teologicznym, też z Kościołem prawosławnym. No są tam jakieś, też mogą być jakieś napięcia, ale jak to zwykle bywa, są różni ludzie, z jednymi można się dogadać, z innymi trudniej. Także jest to bardziej złożona sytuacja. Ale w Japonii, tak jak mówię, chwała Bogu, wszystko dobrze idzie. Proszę. Proszę księdza, ja mam takie pytanie, czy w krajach Dalekiego Wschodu istnieją jakieś trudności czy bariery na płaszczyźnie tradycji, kultury czy mentalności w samym zrozumieniu Ewangelii i co za tym idzie w przyjęciu jej? Dziękuję bardzo. Tych trudności jest bardzo wiele, choćby jedną z najpoważniejszych trudności, jak wytłumaczyć w Japonii przebaczenie, odpuszczenie grzechu. W tej kulturze, kiedy raz popełnimy jakiś błąd, tracimy twarz, stracić twarz. Trudno jest wyjaśnić odpuszczenie grzechu, przebaczenie. Dlatego do dnia dzisiejszego w Japonii, widzicie, jest tak wiele samobójstw, 30 tysięcy samobójstw rocznie. Ponieważ, żeby zmyć tą hańbę, i to może być dziecko w szkole, które nie zdało egzaminu, to może być dyrektor kolei, bo suma rocznych spóźnień pociągu wyniosła na przykład 8 minut. To mogą być różne przyczyny. Stracimy twarz, a więc żeby tą twarz odzyskał, żeby miał odzyskać moja rodzina, właśnie odpowiedzią jest samobójstwo, nie ma przebaczenia. A mówiąc szerzej, cała kultura Dalekiego Wschodu jest od naszej kultury tak odmienna, bo jeżeli polecimy dalej do Indii, do Nepalu, jeżeli wejdziemy w cały system religijny, kastowy, reinkarnacji tego wszystkiego, jest bardzo trudno. Tylko my nigdy nie możemy się zniechęcać. My opowiadamy Ewangelię, przekazujemy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Co się będzie dalej działo, my nie wiemy. Nad tym zastanawiałem się właśnie pracując w Nepalu. I zdałem sobie sprawę, że nasz Pan nie powiedział nam: kontrolujcie tych ludzi, ciągnijcie ich na siłę. Tylko powiedział: idźcie i głoście, i chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I przekonałem się tam, że to wystarczy. Wystarczy opowiadać, a wtedy dzieją się same cuda. Ludzie sami do nas przychodzą, i dorośli, i młodzi pytają o Chrystusa, zastanawiają się nad tym, co jest najważniejsze. Tak jak mówię, choćby to pytanie, że to stwierdzenie, że jesteś tyle samo wart, co ja. Mówiąc w ten sposób, na Dalekim Wschodzie mówimy coś, co nawet i katolikom, którzy już są ochrzczeni, jest im ciężko przez to przebrnąć, bo nawet oni przystosowali się do systemu kastowego. Ale, tak jak mówię, dla Chrystusa wszystko jest możliwe. My robimy swoją robotę, głosimy. To nam daje szczęście, to nam daje radość.
a resztę już sam Chrystus działa w sercach ludzi. W Ewangelii Jezus na krzyżu wybaczył wszystkim, nawet Japończykom. I odpuścił im wszystkie grzechy, prawda? Bo odpuścił nawet tym niewierzącym, wierzątnicom, celnikom i tak dalej. Mi odpuścił. Wszystkim odpuścił też, tak. Ale mówił ojciec, zresztą ksiądz Moskwa mówił to samo, o tym savoir vivre, o tym szacunku dla patriotyzmu, o kulturze, tak? I o układzie, mówił też o tym, że jest układ kastowy. Wracając do naszej historii, to mi się zdaje, że po 1989 roku u nas też powstał układ kastowy i kasty są. I straciło się coś z etosu Polaka, jeżeli chodzi o Polaka katolika, tego savoir vivre katolika, tradycji dla Orła i dla Polski, tradycji dla historii polskiej szabli i kościoła, dla wolność waszą i naszą w Bogu, Bóg, honor i ojczyzna. I myślę, że ten, przepraszam, może Państwo na mnie oburzyć, że ten szatan, który przyszedł 25 lat temu do Polski, który zmienił właściwie młode pokolenie, nie wszystkich, ale globalnie ludzie z naszego pokolenia, ludzi siwiejących lub siwych, mieliśmy to, co mają właśnie Japończycy, nie katolicy. Mieliśmy zasady. Lojalność, honor, ojczyzna, uczciwość, pokora życia, tak? A to wszystko było, wynikało z nauki Kościoła, tych małych salek katechetycznych. To, co zauważyłem w filmie, o czym ojciec tutaj też mówi w komentarzach, to jest to, że może oni nie wierzą w przebaczenie. Może to jest dla nich nowe historycznie, bo to jest jednak za Uralem, to jest inna historia. Ale patrząc na te twarze tych młodych ludzi, do których mówił ksiądz Moskwa, czy mówił podosy, widziałem, że oni może nie akceptują, ale przyjmują, bo to się łączy też z nimi, z ich zasadami. Moje pytanie. A młody ojciec salezjanin, po wyświęceniu tam pojechał, to może właśnie jego słowo i ojca, który wręczył film, powinien powstać film o tym, jak przeszczepić te zasady, które ma ksiądz Moskwa, edukacji w szkole dla młodzieży. Może by się dało to zrobić. Moje pytanie, czy to się da zrobić? Myślę, że to nie tylko się da, ale to jest. Bo czy Pan żyje tymi zasadami? Tak. No, czy nie one nie umarły? No, jestem stary. Spotykam, mówiłem tutaj w pewnym momencie, że spotykam dużo teraz młodych ludzi, którzy naprawdę są patriotami, naprawdę Bóg, honor, ojczyzna, to są dla nich, nie są słowa puste. Oczywiście zostaliśmy poddani, całe społeczeństwo, takiemu praniu mózgu. My też jesteśmy tym trolejbusem, który jedzie od rowu do rowu. Nasza ojczyzna też. Popatrzymy na całą naszą historię, właściwie nic nowego się nie wydarza teraz. Ten trolejbus dalej jedzie. Tak samo jak z narodem żydowskim było, często jest w Starym Testamencie spotkamy się z takim określeniem reszta Izraela, Anawim. Popatrzycie na historię tego narodu i na historię naszego narodu. Oni też, to nie było tak, że cały Izrael był wierny Bogu, tylko reszta Izraela pozostała wierna. I tak jak u nas ta reszta pozostaje wierna i ciągnie do góry i młodych ludzi, i starszych, i są przypadki, że ludzie zaczynają odkrywać, kim są naprawdę. Jesteśmy Polakami, jesteśmy katolikami. I wracają. Popatrzcie choćby na ten przykład tych naszych bohaterów wspaniałych, którzy przez 60 lat albo byli nazywani bandytami, albo byli skazani na zapomnienie. A teraz to wszystko eksplodowało. No, widzimy młodych ludzi w koszulkach, widzimy młodych ludzi na różnych marszach, czytających książki, słuchających muzyki, pojawiają się płyty. Prawda nigdy nie może być zabita, ona musi wyjść na jaw. Ostatnio też tam wyszło. Także nie załamywałbym się. Kiedyś miałem też spotkanie z młodymi chłopakami, bardzo walecznymi, z Młodzieży Wszechpolskiej. Oni chcieli szybko zmieniać nasz naród,
A my tu musimy właśnie wrócić do słów papieża Jana Pawła II. Niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Ale mówię, chłopaki, to wy musicie swoje serca zmienić. Bądźcie honorowi, bądźcie szlachetni, postępujcie według zasad naszej wiary i wtedy zmienicie siebie i Polska się zmieni. Kawałek Polski się zmieni. Także w to wierzę i to widzę, że to się dzieje. Amen. Proszę. Do góry. Dobrze, słychać mnie? Znaczy ja miałem może trochę dłuższe pytanie. Mianowicie ksiądz mówił o tym modelu ewangelizacji przed przyjście do obcej kultury i opowiadanie. Ale jakbyśmy sobie zrobili taką refleksję. Grecja, Rzym, Germanie, Frankowie, Brytowie, to Polacy też. To wszystko było tysiąc, półtora tysiąca, 2000 lat temu kultury obce Bogu i w dużej mierze masa wartości była absolutnie nie do pogodzenia ze chrześcijaństwem. No wystarczy poczytać świętego Augustyna, świętego Hieronima, to są straszliwi wrogowie masy kultury, masy dużej części kultury greckiej. I teraz jest coś takiego. I te wszystkie kultury, no po prostu chrześcijaństwo przyszło, Chrystus przyszedł, masa tego po prostu została wyrzucona. No, dzisiaj to trochę reaktywujemy niestety. I jak patrzymy na przykład na Polskę, Polska nie została nawrócona przez to, że przyszli misjonarze i powiedzieli, o wiecie, jest Pan Bóg, tylko po prostu Mieszko się zdecydował, no, zostajemy państwem chrześcijańskim. I jak w takim wypadku, znaczy jak w takim wypadku refleksja o tym, jak, co się stało z Polską, bo tak jest realna historia. Mieszko się nawrócił, zdelegalizował wierzenia pogańskie, no jakoś to poszło. Jest właśnie do tego modelu. A drugi model jest taki, czy ksiądz nie uważa, że jednak wierność krajowi czasem bywa sprzeczna z wiernością Bogu? I wtedy nam trzeba wybierać. Dziękuję. Jaki byłby, jeszcze może od tej końcówki zaczniemy, jaki byłby taki moment, gdzie wierność krajowi byłaby sprzeczna z wiernością Bogu? No, na przykład kordianie tego słowackiego jest... Nie znam się akurat aż tak bardzo na historii XIX wieku, ale wielokrotnie słyszałem, że papiestwo jednoznacznie mówiło, Polacy, nie macie prawa urządzać zbrojnych powstań. No, zwłaszcza to Słowacki w swoim kordianie bardzo ostro zaatakował za to Grzegorza bodaj XVI. No i no właśnie, no to jest pytanie, komu jesteśmy wtedy wierni? Czy organizujemy powstanie, z którym jesteśmy tak dumni, czy słuchamy wtedy Stolicy Apostolskiej? Tu musimy oczywiście wiedzieć, co nas obowiązuje. Kiedy papież i przywódcy Kościoła przemawiają w ten sposób, że mamy ich słuchać. To się odnosi do nauki wiary i moralności. Tutaj oczywiście papież występował ze strony z polityka. To nie zostało ogłoszone ex cathedra dogmat pod tytułem Polacy, nie buntujcie się, tylko no niestety zajął takie stanowisko. Ale i ten papież, czy inni straszni papieże w historii Kościoła, straszni grzesznicy, nawet oni nie zmienili dogmatów naszej wiary. Także my się przede wszystkim tego trzymajmy, bo gdybyśmy chcieli brnąć w to, no to znajdziemy oczywiście jeszcze gorsze przykłady papieży i tak dalej, i tak dalej. Także nie skupiałbym się na tym. Kiedy misjonarz idzie i głosi, to przede wszystkim głosi Jezusa Chrystusa. I głosi to, co jest najważniejsze. Fascynujący jest przykład dla mnie tych misjonarzy, którzy właśnie jechali do Azji i oni nie żyli tak jak dzisiaj misjonarze, którzy jeszcze bardziej próbują poznać kulturę, ale właściwie oni, tak jak święty Franciszek Ksawery uczył Ojcze Nasz, wierzę w Boga Ojca, 10 przykazań i chrzcił. Dzisiaj nie jeden teolog powiedziałby, że to to jest niewłaściwe, to trzeba właśnie głębiej iść, ale fakty są takie, że nadal w tych miejscach, tak jak w Japonii czy w Indiach, gdzie wylądował Franciszek Ksawery, tam do dnia dzisiejszego to są ostoje katolicyzmu.
jaka była nasza historia przyjęcia wiary chrześcijańskiej, oczywiście była inna. Ale jakbyśmy odnieśli się do tego, co wcześniej powiedziałem o reszcie Izraela, no ten Mieszko I był tą naszą elitą. Był tym księciem, akurat może nie naszym tutaj, nie z tej części, no ale księciem Polan i przyjął taką opcję. Możemy oczywiście pójść tylko tak, jak często robimy w naszej kulturze europejskiej, skażonej germańską filozofią i rozdzielimy sobie człowieka tylko na, albo na polityka, albo na sferę duchową, ale człowiek jest jeden. I jeżeli popatrzymy na sferę duchową, nie tylko na sferę polityczną, zobaczymy, że przyniosło to naszemu narodowi nie tylko to, jakiej części narodu ból z przyjęcia nowej wiary, ale w ogóle przyniosło nam naród, tożsamość narodową. I przyniosło, i utworzyło nasze państwo, nasze królestwo, wcześniej nasze państwo, nasz naród, którym my jesteśmy dzisiaj. Jak tam dokładnie było, te źródła też są ograniczone. Wiemy, że jeszcze w XIII wieku na Ostrowie we Wrocławiu, wtedy polskim mieście, teraz znowu polskim, jeszcze przeprowadzano odbudowę, renowację świątyni pogańskiej. Jeszcze ona istniała w cieniu katedry. Jak wyglądało to przyjęcie wiary, nie wiem. Ale mogę powiedzieć, że mój dziadek czy moja babka nic mi nie mówili, żeby ich tam ktoś siłą nakłaniał, także tyle mogę powiedzieć. Nie znamy tego procesu, jak on dokładnie przebiegał. Oczywiście później była reakcja pogańska, później było powstanie to pogańskie, później znowu Chrobry wybija zęby tym, którzy postów nie przestrzegali. No były różne historie. Taka jest ta historia nasza, trudno mówić, jak to się odbyło do końca. Też nie możemy wykluczyć, że część ludzi nawet wówczas przyjmowała i spotykała się z misjonarzami. To nie wszystko odbywało się siłą. Pewnie w dużej mierze szło oczywiście od pana, od seniora do wasali, do chłopów i tak dalej, i tak dalej. Ale i oni się spotykali z tymi, którzy głosili Ewangelię. Takim był przecież święty Wojciech. Poszedł do Prusów, został męczennikiem. On tam nie poszedł, żeby mieczem walczyć. No różnie to bywa. Na pewno misja z mieczem teraz już, no raczej chyba już nie powstanie z powrotem. Nie udało się, to nie było to dobre. Ja za tym nie jestem. Ja tylko taką uwagę. Nigdy nie należy mówić nigdy. W tym sensie, zmieni się trochę polityka, wojna znowu może być. Tak, ja mówię dokładnie o tym, że chrześcijanie znów mogą wyciągnąć karabiny tym razem i pójść do walczy. Tak. Tu nie ma przyszłość zna tylko Pan Bóg. My możemy tylko... Tak, tylko jeżeli chrześcijanie wyciągną karabiny, czy będą postępować według wiary chrześcijańskiej? No, wiara chrześcijańska nigdy nie zabraniała walczyć, tylko zabraniała walczyć w złych powodach. No. Ja nie wiem, na przykład Ludwik IX został świętym. Stefan Węgierski został świętym. A może oni zostali, wiesz, może oni zostali, bo zrobili więcej dobrego niż złego. Może ta świętość i na tym polegała. Tak samo jak... Trudno powiedzieć. Ja nie pamiętam, jak się nazywa. Święty Marek, święty Maurycy, dowódca Legionu Tebańskiego. Też został świętym, to też został skazany, a był przecież dowódcą Legionu Rzymskiego. Żaden problem. Trudno mi tu wypowiadać się za święte oficjum, czy kongregacje do spraw właśnie świętych, no są. Ta świętość nasza polega, świętość człowieka nie polega tylko na tym, że cały czas jest święty. Bo znajdziesz wielu zbrodniarzy, którzy zostali świętymi. Na czele ze świętym Pawłem nawet, który no, uczestniczył, współudział miał w zabiciu Szczepana. Nie wiemy, do końca nie wiemy. Czy ja jestem świętym tak, żebym był bez grzechu? No nie, jestem grzesznikiem. Także tu wypływamy na szerokie wody teologii, w których też mógłbym się utopić. Proszę. Czy informacje...
czy informacje o filmach, o audycjach na czasy Dni Młodzieży Światowej będą zamieszczone na przykład na stronach internetowych poszczególnych parafii. W jaki sposób parafie będą mogły się dowiadywać po prostu o filmach, o audycjach i tak dalej? Pytanie mam takie, czy również te filmy, które tutaj, o których ksiądz mówił, czy one są również w językach obcych? I teraz jeszcze jedno takie pytanie, relacja z tego spotkania będzie dostępna, czy mógłby ksiądz jeszcze raz powtórzyć adres internetowy tych filmów, gdzie można je znaleźć? Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o filmy, nasze krótkie produkcje z Światowych Dni Młodzieży, no to wszystko jest dostępne oczywiście na stronie i na kanale YouTube, który jest kanałem oficjalnym Światowych Dni Młodzieży. Cały czas zachęcamy do umieszczania tych filmów na stronach diecezjalnych i parafialnych, gdziekolwiek to jest możliwe. No to wszystko tylko zależy wtedy od dobrej woli, od czasu czy od możliwości technicznych tych osób, które umieszczają te filmy. Nasze filmy, jeśli chodzi o nasze salezjańskie filmy, one znajdują się na kanale Vimeo Art 43 Pro. To są przede wszystkim te filmy, które już miały emisję. Innych filmów też naszej produkcji, takich amatorskich, półamatorskich też jest wiele. To wszystko pod hasłem Art 43 na Vimeo można odnaleźć. Ustawodawstwo japońskie. Czy w Japonii jest kara śmierci? Zalegalizowana rozwody, alimenta i jaka skala w porównaniu z Polską ewentualnie? Niestety, tak szczegółowych danych nie znam. Nie wiem, jak wygląda ten system prawny w Japonii. Ale kara śmierci jest. Rozwody nie są w ogóle zakazane w kulturze Dalekiego Wschodu, także przypuszczam, że są po prostu. Jaka skala jest, trudno mi powiedzieć. To społeczeństwo japońskie, z tego co wiem, też przeżywa kryzys związany też i z trybem życia Japończyków, czyli no, przede wszystkim mężczyźni cały czas od rana do nocy, zresztą podobnie jak teraz u nas się dzieje, pracują. Kobiety pozostają często w domach. No jest to też inna sytuacja, inna kultura. Ale takich szczegółowych danych o prawie japońskim, czy cywilnym, czy karnych, nie ma. Proszę księdza, Polska jest ostatnim bastionem chrześcijaństwa w Europie, tak można powiedzieć. Tym samym jest ostatnim bastionem, gdzie kultywuje się jeszcze cywilizację łacińską. Proszę powiedzieć, czy jest możliwe odnowienie tej cywilizacji łacińskiej, mając na względzie islamizację Europy, a także jest ucieczka Francji, na przykład Belgii, Holandii od Boga. Dziękuję. Nadzieja oczywiście zawsze jest i myślę, że Europa przechodziła już różne koleje losu, tak samo jak i nasza ojczyzna. Może właśnie te Światowe Dni Młodzieży, ten czas będzie tą iskrą, która zapali od nowa, odnowi Europę. Ale odnowi ją nie przeciwko komuś, tym czy innym ludziom, czy takiej czy innej religii, ale dlatego, żebyśmy rzeczywiście już na tym świecie wprowadzali Królestwo Boże. I myślę, że ta iskra jest, rozszerza się, bo chociaż my nazywamy się tym bastionem, to takie zarzewia ognia prawdziwej wiary, prawdziwej wierności Chrystusowi znajdziecie i w tej Holandii, i w Belgii, i we Francji, i wszędzie w całej Europie. Może my mamy to szczęście, na pewno mamy to szczęście, że mieliśmy zupełnie inną historię niż reszta Europy. Przeżywaliśmy inne koleje losu. I trwamy, od nas będzie zależeć wiele, przede wszystkim dla nas samych. Tak jak mówiłem, nie stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, ale to najpierw tą ziemią jestem ja sam. Kiedy przyjadą młodzi ludzie z całego świata, przede wszystkim z Europy, będą to największe grupy,
będą na nas patrzeć. Będą patrzeć, jak przyjmujecie ich w swoich domach, bo to przede wszystkim pamięta młodzież ze Światowych Dni Młodzieży. Rozmawiałem z tymi, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży wcześniejszych i mówili, oni nie pamiętali nawet, często nawet nie pamiętali, co papież powiedział, ale pamiętali właśnie, jak zostali przyjęci w domach przez Brazylijczyków, przez Niemców. I tak samo zapamiętają, jak my ich przyjmiemy, jakie świadectwo damy. A to jest też czas dla nas na nawrócenie. A jeśli chodzi o odnowę Europy, to ono przyjdzie, na pewno przyjdzie przez Maryję. A naszym największym obowiązkiem, oprócz tego, że my sami się odmieniajmy, to módlmy się też za tych wszystkich naszych braci i siostry w całej tej europejskiej rodzinie. W tej europejskiej rodzinie, jaka miała być i jaką zakładali Schumann, zapomniałem te kolejne nazwiska. Da Gracia Adenauer. Jaką Europę zakładali? Dwóch z nich, Da Gracia, Schumann, trwają procesy beatyfikacyjne. Schumann powiedział, dla mnie obrona Europy jest tym samym, co obrona chrześcijaństwa. I wierzę, że to się odrodzi. Bo może młodzież europejska, tak jak nasza młodzież teraz, szuka swoich korzeni i wykopuje prawdziwych bohaterów z zapomnienia, tak samo i ta młodzież wreszcie zrozumie i ludzie Europejczycy zrozumią, że nasze korzenie są w Jezusie Chrystusie, naszej kultury europejskiej. A propos relacji polsko-japońskich w czasie II wojny, więc tutaj była pewna sympatia po stronie japońskiej do tego stopnia, że gdy polski rząd emigracyjny złożył deklarację wojny w stosunku do Japonii, rząd japoński po prostu zignorował, nie wziął tego do wiadomości. Dzięki temu Polska i Japonia nie były w stanie wojny, będąc członkami dwóch przeciwstawnych sobie sojuszy wojskowych, nie były w stanie wojny. Polska i Japonia, ponieważ rząd japoński nie przyjął do wiadomości deklaracji, którą złożył polski rząd emigracyjny. To właśnie taka ciekawostka, która też być może powodowała, że jakby postawa Japonii, nawet kręgów oficjalnych wobec Polski była dość pozytywna. Nie było jakichś tam... To też mogło mieć wpływ na pozycję, powiedzmy, polskich misjonarzy w Japonii, że mogli się spotkać z bardziej życzliwym traktowaniem ze strony nawet czynników oficjalnych, niż gdyby nie byli Polakami. Taka ciekawostka. Tak, oni przede wszystkim dzięki łasce Bożej, no nic im się nie stało, krzywda im się nie stała, chociaż też przeżyli czas głodu. Tego już tu nie było, bo to była taka skrócona wersja tego filmu. Jest dłuższa wersja właśnie na internecie, godzinę 20 ona trwa. Tam mówią o tym głodzie, który też przeżyli, więcej też na temat tych prześladowań. Nie wiem, nic ksiądz Moskwa nam nie mówił, żeby dzięki temu ich pozycja była dobra, ale mówił, że przede wszystkim ich pozycja też była dobra dzięki temu, że Salezjanie wywodzą się z Włoch. Przełożeni byli Włochami, a więc sojusznikami Japończyków. Było wśród nich też kilku Niemców, Salezjanów z Niemiec. No i ci Niemcy mieli w późniejszym, ostatecznym okresie najwięcej do powiedzenia, bo Włosi już nie, bo Włosi hańba, bo się poddali, prawda, na koniec. Także Włosi też stracili swoje wpływy. A Polaków rzeczywiście z tego powodu, że są Polakami, nie spotkało ich żadne prześladowanie. Jeszcze ktoś? Jak ojciec tłumaczy popularność kultów wschodnich w Europie, w świecie zachodnim czy w Polsce i jaką chrześcijanie czy katolicy powinni przyjąć postawę wobec wyznawców ze swojego środowiska czy ze swojego narodu? Postawę, na pewno naszą postawą jest zawsze miłość, co nie wyklucza też dyskusji, wyjaśniania. Niestety my bardzo mało wiemy w Europie w ogóle o religii Dalekiego Wschodu. Media nasze w ogóle o tym nie mówią, bo kto z was słyszał, ja też zresztą nie słyszałem, dopóki nie trafiłem do Nepalu, że tam są chrześcijanie prześladowani. Nasz współbrat też salezjanin został zastrzelony
tym samym 2009 roku, kiedy ta bomba też wybuchła w katedrze. Dużo u nas nagłaśnia się zagrożenie ze strony ekstremistów, fanatyków islamskich, ale ja osobiście mogę się mylić, jak mówił jeden nasz misjonarz właśnie w Nepalu, taki staruszek, jak z nim wchodziłem w dyskusję, to on mi mówił, no wiesz, mogę się mylić, bo już kiedyś raz się myliłem. Ale myślę, że tak naprawdę dla naszej kultury większym zagrożeniem jest religia Dalekiego Wschodu niż islam. Ponieważ wchodzi tak niepostrzeżenie i zakamuflowanie, że większość ludzi w Europie i tak samo w Polsce w ogóle nie wie, że bierze udział w kulcie religijnym. I to może być cokolwiek, czy ta sławetna joga, czy sztuki walki, jeżeli te sztuki walki łączą ze sobą też sferę duchową. Wszystkie te elementy kultury Dalekiego Wschodu, jakie promowane są w Polsce i w Europie, w naszej kulturze Zachodu, są elementami duchowymi. Są elementami albo liturgii hinduistycznej, buddyjskiej, albo po prostu elementami ćwiczeń duchowych. Tym samym, co dla nas skręczenie, modlitwa. Ludzie robią te rzeczy, ale po prostu o tym nie wiedzą. Wiele, to jest wiele spraw. Tak samo jak wegetarianizm sprzedawany u nas pod postacią jakoby buddyści. A dlaczego buddyści nie jedzą mięsa, bo szanują każde życie? Słyszeliście coś takiego? Może być tak, rzeczywiście, że ktoś w to wierzy, ale może też być zupełnie inaczej. Dlaczego nie jemy mięsa w kulturze hinduistycznej czy buddyjskiej? Buddyzm jest tylko reformacją hinduizmu. Dlatego nie jemy mięsa, ponieważ ktoś wcześniej żył. Miał tak plugawe życie, zgromadził w sobie tak złą karmę, że w kolejnym życiu został zwierzęciem. I wtedy co się dzieje? Kiedy my będziemy jeść to mięso, napełniamy się tym całym syfem, które zgromadził tamten człowiek przez całe życie. Dlatego nie jemy mięsa. Nie dlatego, że szanujemy każde życie i grubelki, i świnki, i tak dalej, i tak dalej. To jest wielkie niezrozumienie. Niezrozumienie też bierze się stąd w naszej kulturze, że my mamy wszystko porozdzielane. Jesteśmy uczestnikami tej wielkiej schizofrenii Zachodu, że tu mamy gimnastykę, tu mamy filozofię, tu mamy religię i tak dalej. Na Dalekim Wschodzie tego nie ma, wszystko jest jednym. I chyba mają więcej racji w tym, że człowiek jest jednym. I sfera duchowa, i sfera fizyczna, człowiek jest jednym. Bardziej zgadzam się z tym pojmowaniem człowieka. Więc dlatego u nas możemy sobie rozdzielić. To jest tylko gimnastyka, to jest tylko filozofia. Nie ma filozofii Dalekiego Wschodu. Jest tylko religia. Jeszcze chciałem, proszę księdza, zapytać, czy właściwie dopytać o tą kwestię, o której ksiądz już powiedział. To znaczy, było tutaj wspomniane o tym dyshonorze, czyli takiej sytuacji, która dla takiego tradycyjnego Japończyka jest czymś nie do przejścia, prawda, egzystencjalnie. I stąd tutaj pytanie, w jaki sposób, czy jak Japończycy spoglądają też na osobę Jezusa Chrystusa, który tak z ludzkiego punktu widzenia umarł w niesławie na krzyżu, czyli na tym symbolu, prawda, dyshonoru właściwie społecznego. I w jaki sposób też Japończycy spoglądają na ten fakt zmartwychwstania, który jest przecież taki fundamentalny dla później głoszenia Ewangelii. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że tu zachodzą podobne procesy jak na całym świecie. I to, co przeczytamy w Piśmie Świętym, no, że dla jednych, dla Żydów no, stał się zgorszeniem, dla pogan się stał głupstwem. I na pewno w pierwszym momencie może tak być, ale nie zniechęcamy się, opowiadamy historię Jezusa Chrystusa, który żyje i co się później dzieje, to już od nas nie zależy. W każdym razie przychodzi facet,
46-letni, były maoista i mówi: ja chcę zostać katolikiem. A wiedziałem, że on już jest chrześcijaninem, bo był już w kościele protestanckim. A czemu ty chcesz zostać, podpytuję go, czemu ty chcesz zostać katolikiem, skoro już jesteś chrześcijaninem? Mówi: przychodzę na mszę świętą codziennie i zastanawiałem się, co by było, gdybym ja też przyjął komunię świętą. Mówię sobie, ja go dalej podpytuję, no jak myślisz, co by było? A on mówi: wierzę, że żywy Bóg zamieszkał w moim sercu. Wtedy ja oczywiście mówię: o, ty może studiowałeś teologię w Rzymie? Po prostu Chrystus działa w sercu człowieka. Przez Słowo Boże, którego on już słuchał przez 2 lata, przychodząc do nas na mszę świętą, i przez sakramenty. Nie wiemy, co się dzieje dokładnie. Bóg wie. Była tutaj dyskusja na temat kultury Dalekiego Wschodu. Ja mogę powiedzieć, że spędziłem w klasztorze Shaolin rok. W 1988 roku, jako jedyny biały człowiek, mieszkałem w tym klasztorze. Jestem wychowany przez kamedułów. Właściwie, bo w mojej rodzinie był kameduła, który mnie wychowywał, i pojechałem tam modlitewnikiem kamedulskim i z krzyżem. Na samym początku wytłumaczyłem, że przyjechałem ćwiczyć ciało i wzmacniać swoją wiarę, którą ja mam. I mogę powiedzieć tak, faktycznie wpływają do Europy jak choroba. Mówiąc o chi, mówiąc o karmie, mówiąc o energiach, o medytacjach. Jak się nauczyłem już mówić po chińsku, wytłumaczyłem im, że moją medytacją, do mojego Buddy, mówiąc ich językiem, jest Chrystus. To jest mój Budda, to jest mój wojownik, tak? Nie samuraj Chrystusa, ale sam Chrystus był wojownikiem. Jak zjeżdżałem do Pekinu w 89 październiku, pojechało ze mną 3 młodych chłopców. I wylądowaliśmy na Wang Bao w Pekinie, w klasztorze franciszkanów, w kościele, gdzie ulądowali franciszkanie. I co się stało? W 89 roku, w 91 roku dowiedziałem się, że 2 nie zostało zakonnikami. Czyli zgadzam się z tym, że trwałość w swojej wierze, udowodnienie swoim przekazem, że można być wojownikiem i rycerzem, wierząc w Boga, swojego Boga, tak? Dla ich kultury, dla jego Boga. Ale z tego, co powiedział mi Mikołaj, bo tak ma dzisiaj na imię, powiedział, że na niego najbardziej zadziałało to, że ja powiedziałem do niego, że krzyż nie jest ciężarem, tylko to jest strumień wody, który wpływa w twoje serce miłością, której tak bardzo ci brakuje, dlatego ćwiczysz. I to funkcjonuje. I powiem tak, Europa sama sobie wydała wyrok i przybiła trumnę. Zachodnia Europa. Faktem jest, że twórcy Unii Europejskiej powiedzieli, że chcą wszystko w Chrystusie, tak? Ale laicyzacja Francji, to ustawienie się pod mamonę i ten złoty cielec, który wyrósł w Berlinie, który się nazywa Unia Europejska, złoty cielec, powodował to, że faktycznie tutaj zgadzam się, że jesteśmy ostoją Europy. I że może światowe dni młodzieży to zmienią. A ja mam pytanie takie. Młodzież będzie zmieniać fakt. Po mojej kurce widać, że jestem kibolem z żołnierzy wyklętych. Nie jestem kibolem. Chciałem nie zadać pytania, tylko powiedzieć ojcu i państwu. To my wspieramy żołnierzy wyklętych. To my im zawozimy paczki. To my im mówimy o tym, że naród ich kocha. Chciałbym, żebyście jako patrioci zrozumieli jedną rzecz. Nie jesteśmy kibolami. To my ponosimy karę za to, że większość narodu zakodowana genetycznie antypolsko i wyklęta lewacko od Boga, to my ponosimy konsekwencje karne. Wierzę i wierzymy w Boga. Dlatego chcę, żebym chciał to powiedzieć, bo obiecałem to panu Adamowi. Nie jesteśmy przestępcami, nie jesteśmy kibolami. Nasi rodzice są żołnierzami wyklętymi. Moja matka była cichociemną. Nie zrobiła nigdy kariery. Właściwie zakatowana na Pomorskiej. Mój ojciec nie mógł być nigdy lekarzem w tym kraju. Ale cały czas mówili do nas jedną rzecz. Klęcz i trwaj w Bogu. Ścieżka prawdy kiedyś przyjdzie. I Bóg kiedyś spłynie. I wierzę w to, że Bóg teraz spłynął właśnie między innymi przez ten film tutaj do ludzi.
przez księdza Moskwę. Bo jeżeli można mieć 100 lat i ciągle iść ścieżką prostą, jak w tym filmie było powiedziane, do ołtarza, to myślę, że my też możemy to zrobić. Pytanie mam więc takie, czy my Polacy, nie ci młodzi, którzy mają szansę daną od papieża, tylko ci starzy, poprzewracani z historią dramatyczną, tak jak Lech W., pseudonim Borek, bo wszyscy taką historię mamy, jako naród, tragiczną, możemy też się zmienić w Europie. Czy ta grupa ludzi, która krzyczy przeciwko Bogu, dzisiaj przybija, symbolicznie mówię, różowego misia do krzyża po śmierci po Smoleńsku, może wrócić do Boga? Jak to zrobić, żeby ci młodzi ludzie zaczęli mówić do swoich rodziców? Żeby się nie wypierali tego, co dostali od dziadków. To, co mówiłem wcześniej, my tylko modlitwa. Tylko modlitwa i przede wszystkim wyrzeczenie się też nienawiści, bo rzeczywiście ja też oglądałem te sceny, kiedy bezczeszczono krzyż. Ale wtedy przyszła do mnie jakaś łaska taka, że rzeczywiście płakać się chciało, ponieważ też wiedziałem, że ci młodzi ludzie, którzy to robią, niestety nieświadomie nie zdają sobie sprawy też, owoce duchowe swoich czynów ich też spotkają, nie? To znaczy, że ich życie się potem zmieni. Ale dla nikogo Chrystus nie jest zamknięty. Jak to zrobić? My przez modlitwę, a oni, każdy człowiek, taki czy inny grzesznik i ten słynny, o którym była mowa, i ja, i Pan, i każdy z nas, każdego dnia możemy to zrobić. Przez powiedzenie Chrystusowi tak, przyjdź do mojego serca, ja jestem taki. Ty wszystkie te braki, które są w moim sercu, możesz uzupełnić. Ten ból, moją nieprawość, moje kłamstwo, mój grzech, Ty usuwasz. Jesteśmy też w tym roku Miłosierdzia Bożego. Może ta prawda, która wychodzi też, jest też, może to jest właśnie najlepszy moment. My też przebaczmy. I przebaczmy Jemu, i przebaczmy, może najpierw nie raz samemu sobie muszę przebaczyć. To jest ten rok Miłosierdzia. Na tą całą nienawiść, która idzie na świecie. Na to całe zło, które jest na świecie. O którym czytamy, oglądamy i tak dalej. No właśnie dzisiaj nam Kościół daje ten rok Miłosierdzia Bożego. A pięknie powiedział właśnie w wywiadzie dla nas, Michał zrobił o Bawerze. Niektórzy znacie go, może tutaj jest aktywny w Beczce przede wszystkim. Bawer powiedział, że Miłosierdzie Boże to jest przebaczyć coś, czego nie da się przebaczyć. I my przebaczmy. Nie w naszych emocjach, bo ja się mogę wkurzać emocjonalnie, to nie jest jeszcze grzech, za emocje nie odpowiadamy. Ale przebaczmy naszym rozumem, przez naszą modlitwę, żeby i on, ale przede wszystkim ja, żebyśmy w prawdzie potrafili stanąć i rzeczywiście zwrócić się do Chrystusa, powiedzieć, przyjdź Panie Jezu do mojego serca. Już się Polska zmieni, bo moje serce trochę zmieni się na lepsze. Dziękuję księdzu za to spotkanie, bardzo pouczające. Dziękuję Państwu za tydzień. Chyba się Państwo domyślają, spotkanie w krakowskim klubie wtorkowym o żołnierzach podziemia niepodległościowego. Serdecznie zapraszam. Jeszcze ksiądz. Jeszcze może chciałem zaproponować nieśmiało modlitwę, intencje naszych misjonarzy w Japonii, ale też w intencji tej młodzieży, która przyjedzie, naszej młodzieży polskiej, aby otworzyła się na Chrystusa i dla nas samych. Pomódlmy się za stawienicę naszej Matki Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Mario, wspomożenie wiernych.
Święty Janie Bosko, Święty Janie Pawle II, nasi święci patronowie, módlcie się za nas. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.